No witam. Dzisiaj będziemy kończyć ten wzmacniacz. On jest praktycznie w idealnym stanie z tego, co tutaj obadałem. Tą żaróweczkę już wymieniłem, tą, którą tam na live obrywałem. Mało ważne, słuchajcie, ale potencjometr od balansu jest do wymiany albo do naprawy, do czyszczenia. Zaraz zobaczymy, się wszystko okaże, jak to wszystko porozkręcam. No a potem zrobimy teścik taki mały z generatora na oscyloskopie. Zobaczymy, przebadamy, jaką on ma przepustowość. Okej, takiego potencjometru, słuchajcie, nie dostanę. Znaczy, przynajmniej nie mam takiego, bo to jest aż 250 kOhmów dwa razy N, M, czyli N plus M, czyli od balansu. Czyli on ma tak, środek ma na środku i później już nie traci rezystancji, a tutaj w lewą stronę reguluje prawą stroną, prawo, lewo. Nie ma płynnej takiej. Nie jest logarytmicznym potencjometrem, czyli co? Rozbieram go i co poza tym? No i czyścimy, sprawdzamy, co tam się z nim stało, bo jest kłopot na... Jak w lewą stronę przekręcę, jest kłopot. No. No, mam nadzieję, że płytki nie są... że po prostu nie zebrało już ze zbiegiem czasu, po prostu nie zebrało grafitu z płytek. Działam. A więc zobaczcie, jak to wygląda, jak to jest strasznie zczarniało, te wszystkie styki, to wszystko, ten ślizgacz, i jeden, i drugi, tak samo i tutaj, i te blaszki, i prawdopodobnie te blaszki, te czarne, ten, który tam dotyka, ten środek, te widełka, to właśnie przez nich jest cały kłopot, bo, o, tu możecie sobie zobaczyć, zobaczcie, jak jest układ w środku grafitu. Podaję, że to jest z grafitu robione, nawet nie wiem, z czego to jest zrobione, już nie wnikam nigdy. Zobaczcie, tutaj nie ma w ogóle rezystancji, o tutaj w tym miejscu, po tej stronie, o tutaj, po tym brzegu. Dopiero się zaczyna, zobaczcie, od środka i rezystancja idzie z tej strony, tutaj. Po tej stronie, do tego miejsca. A druga płytka ma to samo. Spróbujemy to zaraz ściągnąć, o ile się da. Lepiej, żeby tego nie ściągać, tylko żeby to teraz wyczyścić spod spodu. Ona ma, jak widać, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, po tym, o, zobaczcie, ona ma z drugiej strony, jak przyłożymy sobie w ten sposób, to są dwie takie same płytki, tylko że jedna jest. Widzicie? Jak przyłożymy sobie teraz je tak, no to jedna reguluje z prawej strony, a druga z lewej. No dobra, działam. Będziemy to czyścić.
No niestety, słuchajcie. Przy zaciskaniu ośka pękła kapturek i rozebrałem jeszcze dwa potencjometry i znalazłem dawcę, słuchajcie. Tutaj jest taki sam N plus N potencjometr. Zaraz go stąd wyciągniemy, wymyjemy i spróbujemy do niego podstawić. Zobaczymy. Dawca PW 7020. Potencjometr wyleciał. Działa. Słuchajcie, wyciągam stąd potencjometr, myję go i podstawiam do WS-a. Jedyna różnica, słuchajcie, to jest mosiężna ośka. W tamtych była biała, są białe, a ta jest żółta. M plus N. Przemyjmy go tylko. O. No ciekawy jestem, jaki stan jest jego, ale tak wygląda na dosyć solidny. Tu dociska. Tu widać dociska. Będzie dobrze. Okej, słuchajcie, tutaj mamy podłączony generator, podłączony jest dwa kanały identycznie, tak jak tutaj widać. Mierzymy jeden kanał, ja wam tylko teraz zademonstruję z dźwiękiem. Zobaczcie, nie ma żadnych szelestów na tym na potencjometrze od balansu, także jest ok. Zademonstruję wam na razie z dźwiękiem, od ilu do ilu będziemy go mierzyć. Czyli
Będziemy go mierzyć od... niżej, od 100 Hz. Moment. Bo mi tutaj patrzę, że... okej. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie widać. Widać, oscyloskop widać, tutaj świeci mi niepotrzebnie. 11 Hz mamy teraz. Zobaczcie. Będziemy go mierzyć od 11 Hz do... ...15 jeszcze słychać, 17 jeszcze słychać, ale już ścichło. A wzmacniacz nadal przynosi, nawet jeszcze i mocniej przy wyższych. 23 kHz nadal przynosi. 100 kHz. No zobaczymy, do ilu przynosi. O, już zaczyna spadać, słuchajcie. Jeszcze tutaj rośnie sinus przy 50 kHz. Jeszcze rośnie i już zaczyna spadać. Przy 90 już... I praktycznie do zera. 190 kHz. Kiloherców. Gdzie ludzkie ucho słyszy... No, jeszcze tutaj słyszę. Tu już praktycznie nie słyszę. 13. Jeszcze słyszę. 13. Jeszcze słyszę. Dobra. A więc tak. Przepnijmy się teraz pod sztuczne obciążenie, bo ja nie chcę uszu stracić. I co poza tym? No i robimy w ten sposób, że... mierzymy maksymalny poziom mocy przy częstotliwości 1 kHz i przy częstotliwości, dajmy na to, 15 kHz. To, co ludzkie ucho najbardziej słyszy, nie? I zobaczymy później, przejedziemy sobie częstotliwością od najniższej do najwyższej i zobaczymy, jaki jest poziom sygnału do załamania sinusoidy. Mam nadzieję, że nie zagotuje. Nie zagotuje. Dobra, przypinamy się na sztuczne obciążenie. Ok, sprzęt przygotowany, jest wszystko ok, sinus już idzie na, jak widać. A więc tak. Mamy generator i... O właśnie, już widać. Częstotliwość odświeżania kamery i ekranu w oscyloskopie się po prostu znosi i co chwilę mamy taki właśnie pas. Moment, jeszcze może mi się uda to jakoś wyregulować. Jasnością. No dobra, zobaczymy. 1 kHz. Słuchajcie, jest w tej chwili napięcie aż o macie, już zaczyna łamać, czyli 17,3 V w RMS-ie. I jedziemy teraz z częstotliwością, słuchajcie. O, zaczęło łamać. 18 V, jeszcze bardziej poszła. Czyli mamy normalnie przy 1,6 kHz. Przynosi normalnie, do załamania robimy 17 V, zagęszczamy naszego sinusa, jeszcze bardziej wzmacnia, przy wyższych jeszcze bardziej wzmacnia, tylko teraz tak, jeszcze jedna rzecz, korektor na zero, słuchajcie, cały korektor jest na zero. Korektor na zero przy załamaniu od początku. Wolty RMS 17 V przy 7 kHz. Jedziemy dalej. 9, 10, 13 V spadło. Słuchajcie, jest tak. Do 7 mamy mocny sygnał. Zaraz zobaczymy. Moment, od początku. 900 Hz. Time. 900 Hz, 16 V. Zwiększamy częstotliwość. Spadło do 16 V.
nie ruszając, teraz już pokrętła od wolumę. 11 V przy częstotliwości 3300, 3 kHz i 3, 4 kHz, właśnie minęliśmy 9 V, 5 kHz, 7 V, 7, 8 kHz, mamy już tylko 5 V, 11, mamy już tylko 3 V. W tym, że mamy korekcję obniżoną na zero, na minusie, nie? Trzeba by było teraz środek potencjometru ustawić. Mamy jakoś ciszę. I teraz tak, środek potencjometru to tak będzie. I te wszystko jest na środku. I jeszcze balans na środek. Okej, okay. No i teraz jedziemy po prostu od początku jeszcze raz. 900 Hz. Zaraz zobaczymy, co on będzie przynosił przy mniejszych. 90 Hz. Jedziemy teraz do załamania. Zaczyna nam łamać wolty w RMS-ie. 16 V. Aż widać, jak pulsuje. 92 Hz. 20 Hz. Czysty bas. Auto. Time. 20 Hz, 13 V. Dobra, jedziemy aż do załamania. Jest. Zaczyna łamać. Zobaczcie, jakiś taki dziwny... 15 V przy 20 Hz, 23 Hz. OK. Może widać. Ojejku, znowu to. 23 Hz. No to dobra, to jedziemy do góry. O, zaczyna łamać. Moc wzrasta. 73 Hz już wzrasta moc. Auto, wolty, zobaczcie, 17 wzrosło. Czyli łamie przy 17. Z częstotliwością 223 Hz. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Cały czas trzyma 16,5 V, nie? Czyli równo wzmacnia. W tej chwili, jak już mam bas sopran na 0, na środku, już mamy, już teraz nie mamy tego, że jedzie do dołu z mocą, czym wyżej. I 2,2 kHz mamy 16,5 V, tak przykładowo, bo to troszeczkę skacze, nie? No to dobra, to teraz zróbmy sobie... tu do załamania, ok. I zaczynamy od... ilu tam było? Od 6... No dobra, jedziemy, słuchajcie. 16 V przy częstotliwości 2 kHz. I teraz patrzymy, kiedy zacznie maleć. Cały czas mam 15 V. No i zaczęło maleć. Przy 8 kHz zaczyna już maleć. Czyli bas ma mocniejszy niż sopran. W sumie to co to dało taki pomiar? No sprawdziliśmy sobie tylko, że napięcie w RMS-ie, zobaczcie, przy 19 kHz już jest tylko 13, 12. Czyli przynosi z tą pełną mocą, taką 15,5 V. Teraz zobaczymy, no już tutaj łamie przy 15 V. Tak do 8 kHz, słuchajcie, jeszcze do 10 nawet kHz, słuchajcie, jest 16, 15, 16 V jest w RMS-ie, jest. 16,4, ale już zaczyna łamać. Czyli jednym słowem... Kurczę, czemu tutaj tego nie widać? 10 kHz mamy ustawione w tej chwili. Jeszcze tutaj pokażę frekwencji. 10,7 kHz. No i dobra, i teraz te same ustawienia, wszystko jest na równo, przepinamy się na drugi kanał. Drugi kanał jest mocniejszy.
16, nie jest mocniejszy. 16 i 4 V, tak samo, i dół zaczyna łamać. Przy 16 V nie łamie. 10 kHz. Jeszcze raz sprawdźmy ten kanał. 10 kHz. Przy ilu przestanie łamać? Przy 16. Jeszcze łamie. Momencik. To teraz za bogato pojechałem. Też tak samo, przy 16 V. Czyli dwa kanały mamy równo. Przy 16 V, słuchajcie, zaczyna przy 10 kHz, to jest jego max. A najmocniej... Słyszę we wzmacniaczu, jak tutaj pracują jakieś tam cewki przy tej mocy. Dobra, wyciszamy, wyłączamy. Się zrobił delikatnie, delikatnie letni, ale to tak naprawdę delikatnie letni po tych zabiegach. Słuchajcie, jest wszystko równo, pięknie, ładnie. Nie ma takiego tego trzasku na lewą stronę przy balansie, także możemy go w sumie zamykać, skręcać. Nie będziemy tu nic ruszać z prądami, bo nie ma sensu. Tutaj widać, że ktoś już wszystko w to praktycznie... Był dopilnowany sprzęt, że tak powiem. Albo nieruszany. No i co poza tym? I teraz jeszcze by się przydało, słuchajcie, wymienić te kondensatorki na... już nie na przedwzmacniaczach, tylko na samych końcówkach mocy, bo widzę, że troszeczkę są takie... Może właśnie to, dlatego łamało tę dolną część sinusoidy. Wymienimy te wszystkie elektrolity na tych końcówkach mocy i jeszcze raz go sobie przemierzymy, nie? No dobrze, podmienione, wszystko to jest zrobione, dobra, to jest podmienione, kondensatorki, elektrolity wymienione, nie podmienione, wstawiamy, który to był prawy, L, prawy. Okej. Jeden siedzi, jeszcze jeden. Okej. I test numer 2. A więc tak, było przy 10 kHz, tak jak jest wszystko poustawiane, było 16 V w RMS-ie.
sprawdźmy, co teraz będzie. Tylko może tak do gniazdka podłączymy. Pewnie lepiej zadziała. Okej. Do załamania. 17 łamie, 16 jest idealnie to samo, słuchajcie. Praktycznie ciekawe jak jest z dźwiękiem. No ale teraz zjedźmy sobie do częstotliwości 2 kHz, 2,5. Dobra, niech będzie, no 2. 2 tam z kawałkiem, 2 kHz. I teraz tak, wolty w RMS-ie. 15,6 i jedziemy do załamania. Łamie. 16,3. Jest równiutko, nie? 16,3. Drugi kanał. A wtedy to. A drugi kanał. Szesnaście i pół. Słuchajcie, ustawmy sobie 16, mamy 16 V, równiutko i teraz zjedźmy sobie z 2 kHz na 10 kHz. No dobra, ok, mamy 10 kHz, mamy 15,3 V, czyli niecały 0,7 V idzie w dół po prostu przy wyższych częstotliwościach, nie? Okej. 16 V do załamania. Wtedy było 16,2 na niskich, teraz jest 16,5 na wysokich. Czyli jest idealnie równo, a wtedy było spadkowo, czyli w dół spadało. Kurczę, no szkoda, że na tej kamerze... Moment. Może... Bo tak będzie lepiej widać. Faktycznie ona była wyciemniona, kurde. Dobra. Już niech tam zostanie. No i dobra. Możemy jeszcze spróbować eksperyment zrobić, słuchajcie. A więc tak, ściszmy go. Ustawmy sobie częstotliwość 100 kHz. 100 kHz. I teraz tak. Zróbmy sobie głośniej, zobaczymy czy taką częstotliwość przyniesie. O, przynosi. Słuchajcie. Wolty w RMS-ie. I do załamania jedziemy, nie? Auto. Wolty RMS. I łamać zaczęło przy 13 V, słuchajcie. Ale częstotliwość już można powiedzieć AM. Częstotliwość. A przed chwilą robił odcinki, że a nie mylić AM z FM-em, bo to jest całkiem co innego może być, ale 100 kHz. Czyli pracuje jak nadajnik na długie fale. No to dobra. Robimy eksperyment jeszcze większy. 200 kHz. Uwaga! Jedziemy z 200 kHz. I do załamania. Nie da się załamać, słuchajcie. Mamy tylko 7 V. W RMS-ie. 7 V w RMS-ie. Ale podkręcimy sobie jeszcze sopranami. Zobaczcie co się dzieje przy 200 kHz. A teraz zróbmy jeszcze taki motyw. O. Coś zdekło. Tylko jestem ciekaw co. Wyłączyło się zabezpieczenie? Czy
posadziłem rezystory w tym, albo końcówki mocy. Może się wzbudził. Dobra, zaraz zobaczymy. Wyłączmy go. Może bezpieczniki wysadziło, wiecie, przy końcówkach mocy, bo nie ma nawet strzału w głośnikach. Dobra, zjedźmy sobie częstotliwością, tak jak było, 2 kHz i teraz zobaczmy, co się dzieje. Nie ma nic. Coś posadziłem, tylko jeszcze nie wiem co. Zaraz zobaczmy, może. Moment. Drugi kanał, nie ma nic. Wiecie, co posadziłem? Nie, zasilający. Jest. Zasilający bezpiecznie działa. Albo tranzystory mocy. Ale najszybciej bezpiecznik. Dobra, wymianka bezpieczników i lecimy dalej. Okej. Mamy winowajców i to dwóch na raz. Oba bezpieczniki od... Zaraz wam powiem, od czego to jest. 0,9 ampera. 0,8 ampera. Okej. Niemożliwe. Od zasilacza. Teraz 2,5 ampera padł. 2,5 ampera, słuchajcie, czyli to wyjście głośnikowe. Dwa zewnętrzne, co tu mamy napisane? 3 amper ma być. I tutaj 0,6 ampera, no to ktoś źle włożył. Słuchajcie, bo zamiast 0,6 ampera... Dobrze? Co ja tu kurde czytam? No tak, 0,8 ampera, a ten ile ma? 1 amper. Okej. Czyli jednym słowem od zasilania 1,6 ampera ma być. Tu mamy rozpiskę. 0,8 ampera i 1,6 ampera. Powstawiane były 2,5 ampera i też padły. No to dobra, to wstawimy takie 2 ampery, 2,5 ampera, żeby tam dla klienta nie padły, nie? No dobra, mamy, okej, bezpieczniki. 2,15, takie dziwne, jakie znalazłem. Już nie będziemy więcej tak szaleć, słuchajcie, bo myślałem, że zrobimy zagłuszarkę na pierwszy program Polskiego Radia na długie fale, ale już nie będę tego tak podkręcał, bo po prostu szkoda, no. A z drugiej strony... Co tu wypadło? Moment. Co ja tu włożyłem? Co to za bezpieczniki? Aha, to są te wcześniejsze. Dobra, trzeba je schować. Dobra, te trzeba wyrzucić od razu. Okej. Czyli dobra, wstawiłem. Ale sami widzicie, że 100 kHz bezproblemowo jeszcze do tych 13 V w RMS-ie dawał, nie? Dobra. Odłączmy, przetestujmy go. Jednak to jest wzmacniacz audio, a nie wzmacniacz WC. Momentalnie prąd rośnie przy WC, także... Moment. Do gniazdka. Okej. Okej. Okej, wszystko działa. Do załamania. Wojty w RMS-ie. Łamie. Wszystko jest tak, jak ma być. Jeden kanał, teraz zobaczmy od razu drugi. Drugi jest to samo.
górna połówka jakaś taka dziwna. No dobra, to mamy kanał lewy, tak? Kanał lewy. Spróbujmy jeszcze ustawić balans dla niego. To jest to ogranicznikiem teraz jadę. Okej. O, bo ja tutaj ją przekręciłem, pewnie. No to nie. Dobra, wszystko jasne. Już jest dobrze. No, to by było tyle, słuchajcie, z zabawy z tym wzmacniaczem. Nie ma sensu się motać, dopóki działa. Jest na pewno dużo lepiej po wymianie tych kondensatorów niż było przed, bo nie ma tego spadku przy wyższych częstotliwościach w dół. No i co poza tym, no, co poza tym. Nie próbujcie dawać sinusa powyżej 100 kHz, bo wysadzi bezpieczniki. I nie róbcie tego w domu. Dlatego z tego powodu ja to przetestowałem i pokazałem, co może się stać ze wzmacniaczem. A mam identyczny KD502, jeszcze 8 sztuk w sumie, także mógłbym w każdej chwili podmienić. Tylko, że po prostu byłoby to roboty, no, na pół dnia, żeby potem to wszystko na nowo poustawiać, nie? Ale nie ma sensu. 2,5 ampera szło, a właśnie przy 8 ohmach, żebym ja tutaj dał obciążnik 50 ohmów, no to wtedy ta moc by była dużo większa, nie? Bo tak, to znaczy moc, napięcie byłoby większe. Moc by była taka sama. Jeśli na 2,5 ampera posadziło, to znaczy, że nie jest źle. I nie katujcie tak wzmacniaczy. Naprawdę nie katujcie, bo to nie tędy droga. No. Ja chciałem po prostu zademonstrować, co ten wzmak potrafi, bo on naprawdę, naprawdę potrafi. Niby dużej mocy nie ma, bo to jest akurat 303. Tamten ostatnio, co był też, to jest ten polski vintage, był robiony. Tamten miał dużo, dwa razy większe trafo. No. W sumie, a tranzystory takie same. KD502. Także ciężko usmalić ten wzmacniacz. Akurat 303 nie ma opcji, żebyście usmalili, chyba że bezpieczniki to gwoździe powstawiacie. Ja pozdrawiam, myję przednio tą, czyszczę przednio, przedni panel, skręcam i no i czekam na właściciela, no. Pozdrawiam. Efekt końcowy, słuchajcie. Wszystko pięknie, ładnie chodzi. Nie będziemy tutaj puszczać muzyki, bo YouTube, jak zwykle wiecie, wycina. Tak, możemy ten, że tak powiem, pomijać, no, prawa autorskie, po kawałeczku. Dobra, nie będę tutaj przesadzał, bo wiecie, jak to jest. Wszystko gra, wszystko chodzi, słuchajcie. Ja sobie jeszcze go zaraz posłucham, obsłucham. Wszystko jest tak, jak ma być. AB też pracuje, także słuchajcie, jest na tej zasadzie A. Potem wcześniej nie pracowało na B. To przełączam na B. Okej, pracuje.
A teraz i I plus B. A plus B. Kolumna B. Kolumna A. I to samo jest na drugim kanale, jest wszystko ok. Dobra, dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Ustawienie prądów przed chwileczką jeszcze też się odbyło, także ten, który do końca obejrzał, to może ocenić, a ten, który do końca nie obejrzył, nie oglądnął tego odcinka, to lepiej niech się nie wypowiada. Dobra, pozdrawiam.